Cześć, tu babka z Majce. Czy wiecie, że wartość oczekiwana to moment zwykły rzędu pierwszego zmiennej losowej? Pewnie nic wam to nie powiedziało i nie musi, bo jeżeli macie egzamin albo kolokwium z rachunku prawdopodobieństwa albo statystyki, nie musicie wiedzieć, jak to się nazywa, tylko musicie wiedzieć, jak to policzyć. Zapraszam was na odcinek, w którym policzę wartość oczekiwaną zmiennej losowej dyskretnej oraz ciągłej. Zaczynamy! Wartość oczekiwaną oznaczamy EX. Wartość oczekiwana to jest zmiennej losowej X. Oczywiście jak będziecie mieć zmienną losową Y, no to będziecie pisać EY. I jak ją liczymy? Jeśli jest to zmienna losowa dyskretna, to sumujemy po I od 1 do N i mnożymy XI razy PI. Co to jest XI, co to jest PI? Jeżeli mieliśmy rozkład dyskretny, XI to są wartości, które przyjmuje ten rozkład dyskretny, a PI jest to prawdopodobieństwo. Z jaką te wartości były przyjmowane? To jest taka teoria, ale najlepiej praktyka. To zobaczmy. Mamy, powiedzmy, zmienną losową. Tutaj wpiszę o takim rozkładzie. Tu będę wpisywać, jakie wartości przyjęła moja zmienna losowa, a tutaj z jakim prawdopodobieństwem. Powiedzmy, minus 2, 0 i 1. Tutaj z prawdopodobieństwem 1 czwarta, 1 druga i 1 czwarta. I teraz chcę policzyć wartość oczekiwaną tej zmiennej losowej dyskretnej. Czyli co muszę zrobić? Muszę sumować takie iloczyny. Minus 2 mnożę razy 1 czwartą, czyli minus 2 to jest wartość, którą mogłam przyjąć, razy prawdopodobieństwo, z jakim to się wydarzyło, plus 0 razy 1 druga plus 1 razy 1 czwarta. Czyli widzicie, jakbym tutaj miała dalej coś jeszcze dopisane, to mnożę wartość mojej zmiennej losowej razy prawdopodobieństwo plus kolejna wartość razy prawdopodobieństwo i tak dalej, i tak dalej. Policzmy sobie. Minus 2 czwarte plus 0 plus 1 czwarta to jest minus 1 czwarta. Czyli wartość oczekiwana mojej zmiennej losowej jest równa minus 1 czwarta. A teraz popatrzmy, co by było, gdybyśmy mieli ciągłą zmienną losową. To była zmienna losowa dyskretna. Wtedy liczymy całkę po erze x razy gęstość tx. Czyli f od x to jest gęstość. Robimy wtedy całkę po erze x razy f od x dx. I powiedzmy, że mamy teraz zmienną losową, która zadana jest w taki sposób. Gęstość to jest 1 przez b minus a, gdy x należy do przedziału od a do b, i 0, gdy x nie należy do przedziału AB. To powinno się wam skojarzyć, jeżeli uczyliście się coś o rozkładach, że jest to rozkład jednostajny na odcinku AB. To jest troszkę trudniejszy przykład, ponieważ tutaj mieliśmy konkretne liczby, a tutaj będziemy mieć parametr A i B, ale całka będzie prosta do wyliczenia. Liczę wartość oczekiwaną, czyli liczę wartość oczekiwaną mojej zmiennej losowej x, czyli chcę zrobić całkę po erze x razy f od x. To jest moje f od x. Ale zobaczcie, ta funkcja ma wartość 0 wszędzie poza tym przedziałem, więc wszędzie tam, gdzie nie jestem w tym przedziale, będę całkować 0, czyli będzie wychodzić 0. Czyli tak naprawdę zostanie mi tylko całka od a do b z tej funkcji razy x. X razy 1 przez b minus a dx. Rozumiecie, dlaczego zostawiam tutaj od a do b? Tak naprawdę powinnam zrobić od minus nieskończoności do a z zera dx plus a do b x razy 1 przez b minus a dx plus od b do plus nieskończoności, ale znowu z zera. Te pierwsza i ostatnia całka wyzerują się, dlatego zostaje nam tylko całka od a do b. Teraz zobaczcie, to jest stała. Mogę dać przed całkę. To co mamy? 1 przez b minus a i tu będzie całka z x-a. Całka z x-a to jest x kwadrat przez 2 i mamy zrobić to w granicy od a do b. Czyli 1 przez b minus a razy, w nawiasie, b kwadrat przez 2 minus a kwadrat przez 2. Jeszcze trochę rachunków. To mogę dać na jedną kreskę i od razu rozbić ze wzorów skróconego mnożenia, że to jest b minus a razy b plus a przez b minus a i tutaj jeszcze dwójka była. I to mi się skróci i zostaje a plus b przez 2.
I to sobie możecie zapamiętać, że jeżeli macie rozkład jednostajny na odcinku AB, to wartość oczekiwana to będzie A plus B przez 2. Ale ważniejsze było, żeby zrozumieć dzisiaj, jak liczymy wartość oczekiwaną zmiennej losowej. To wszystko zależy od tego, czy macie zmienną losową dyskretną czy ciągłą. Jeśli jest to zmienna losowa dyskretna, czyli macie podany rozkład prawdopodobieństwa tak, że macie konkretne wartości, które nasza zmienna losowa przyjmuje i prawdopodobieństwo, no to jest prościzna, mnożymy minus 2 razy prawdopodobieństwo tego, że nasza zmienna losowa przyjęła wartość minus 2, później plus 0 razy 1 druga, bo to było 0 razy prawdopodobieństwo tego, że nasza zmienna losowa przyjęła wartość 0, plus 1 razy 1 czwarta. Wynik to jest wartość oczekiwana. Jeżeli jest zmienna losowa ciągła, to mamy taki wzór. X razy gęstość i z tego całka po erze. Ponieważ mieliśmy zadaną gęstość w ten sposób, że poza tym przedziałem wszędzie było 0, skupiłam się tylko na tym przedziale. Czyli całka od a do b z tej funkcji pomnożonej przez x. Stałą zawsze możecie dać przed całkę. Liczymy całkę, poskracało nam się i to jest wynik. W kolejnym odcinku dowiecie się, co to jest dystrybuanta. Nie, o dystrybuancie już było. W kolejnym odcinku zrobimy wariancję. W kolejnym odcinku dowiecie się, co to jest wariancja i jak ją policzyć w przypadku, gdy mamy zmienną losową dyskretną lub ciągłą.